Ola, powiedz nam, skąd się wzięły tu takie fajne rzeźby? Pan robił rzeźby ze śniegu. Pomagaliście mu trochę? Tak. Co robiliście? Przy iglo udeptywaliśmy śnieg i pomagaliśmy śnieg przynosić. Ekstra, super. To taka zespołowa praca. Tak. Czy masz jakąś ulubioną rzeźbę tutaj? Tak. Moją ulubioną rzeźbą jest Mikołaj. A jak obudziłaś się rano i zobaczyłaś nowe, kolejne rzeźby, to co sobie pomyślałaś? Wiedziałaś już, kto je robi? Tak, wiedziałam, kto robi i myślałam, że będzie więcej i właśnie jest więcej. A cieszycie się, że macie kogoś takiego? Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu, że jest taki pan, który robi rzeźby ze śniegu. A podpowiadacie panu, co byście chcieli, aby się tutaj znalazło? Tak. Super. Masz jakieś marzenie? Jaką kolejną rzeźbę mógłby pan wykonać? Tak, mam marzenie, żeby był niedźwiadek. Bardzo dziękujemy ci za wywiad. Ja również dziękuję.